O, jest, otworzyłaś. Brazoletka jest w aucie. W aucie została brazoletka? Pokaż. To jest. A, no tego nie załóż. Pokaż. Ważka. Ważka? Czyż to jest motylek taki. No, ważka, jaka ładna. No, podoba ci się? A drugie okienko zabawkowe. Nie zabawka. Czekoladka. Czekoladka, piosenka. Mhm. Tak, 4-4. Jakie miło. Było też na wybór. Czwórka. O kurczę, to się ciężko otwiera ten kalendarz. Miłusia, przepraszam. Łapkę uderzyłaś. O, walizka. No widziałaś, jaki fajny jest ten kalendarz. To już mamy tutaj lalę. Ma torebkę. Ma pieska i jeszcze walizkę do tego. Widziałaś, jakie fajne? A jeśli nie, to otwórz. Pokaż. Sprawdzę. Dzień dobry, dzień. Ojej, dzień dobry. Dzień dobry. W środę. W środę, tak. Dzień dobry, w środę. Witamy się w nowym vlogmasie. Słuchajcie, ja właśnie sobie posprzątałam dom. Zrobiłam już jedno pranie, odkurzyłam. Teraz sobie usiadłam na chwilkę przy toaletce, bo zrobię sobie jakąś lekką pielęgnację i tak patrzę i powiem wam, że powinnam sobie rzęski, że tak powiem, przekleić. Tu mi się jakoś tak strasznie dziwnie poskręcały, że najlepiej by było, jakbym sobie je odkleiła i przykleiła tutaj raz, ale to zajmę się tym za chwilkę. Widzicie ten odrost? Patrzcie, jaki mam odrost. Coś mi się wydaje, że w tym tygodniu jeszcze będę farbować, bo ja nie mogę patrzeć na te włosy. Zaplotłam sobie warkoczyki dzisiaj na noc po umyciu. Czuję, że są już całkiem suche, bo powiem wam, że jak za szybko sobie zapletę warkocze na od razu po umyciu włosy, to czasami jest mi ciężko, żeby one wyschły po prostu. Kawusia jest, akcent kolejny, taki troszkę świąteczny, no powiedzmy jest. Byłam wczoraj z dziewczynami w Pepco i muszę wam powiedzieć, że nic sobie nie kupiłam, a w zasadzie tak do dekoracji do domu, bo czas gonił dziewczyny, a to tamto i tak powiem wam, że jak jeżdżę na zakupy z nimi, to się skupiam bardziej na tym, na przykład, żeby im coś kupić albo rozmawiamy, czy to kupić, czy nie kupić. No i koniec końców nic nie kupiłam z takich jakichś dodatków czy coś takiego. W czwartek będziemy jechać z moim mężem do Tarnowa, więc myślę, żeby podjechać do Action. No myślałam, żeby jakieś fajne, jakieś może dekoracje, jeszcze jakąś taką małą, wiecie, pierdółkę nową. Staram się każdego roku, co roku przynajmniej taką jedną rzecz właśnie dokupywać, żeby tak ładnie było. No i zobaczymy. Mam jeden łańcuch w zapasie, nie łańcuch, tylko jedne lampki w zapasie. I ta choinka, którą tutaj mamy, nie ma za dużo lampek, ale już mi się jej nie chce rozbierać, żeby przebierać na większe lampki. Także słuchajcie, tak zaczynamy kolejny dzień vlogmasa, ale powiem wam, że dzisiaj to mi się za bardzo nie chce, jestem chyba niewyspana. Ten odrost, słuchajcie, nie sprzyja, ale przynajmniej mam piękną opaleniznę. Miałam właśnie powiedzieć, co to jest za lakier, bo dostałam pytania właśnie i na Instagramie, i pod ostatnim gdzieś tam vlogiem, vlogmasem na YouTubie. Już wam wyciągam lakierek. On jest, słuchajcie, tani jak barszcz, ale ta czerwień jest po prostu przepiękna. Już go wyciągnę i wam pokażę. Powiem wam, dziewczyny, że ja kupuję jak... Teraz już nie pamiętam, kiedy kupowałam, ale jak miałam tą przerwę, co mi Gabrysia paznokci nie robiła, to kupowałam sobie właśnie lakiery i muszę wam powiedzieć, że ja ogólnie jestem fanką każdego typu lakierów, czyli nieważne, czy droższe, czy tańsze, jak mi się kolor podoba, to po prostu sobie kupuję.
I słuchajcie, ten kolor, który mam dzisiaj na paznokciach, to jest marka Sun One. Z tego, co kojarzę, to jest... Kurczę, nie wiem. Dobra, nieważne. Myślałam, że to jest odłam Claresy, ale chyba nie. Nie. Także marka Sun One i to jest kolor C12 Carly. Ale powiem Wam, że tutaj mam dwie również piękne czerwienie z Claresy, które bardzo lubię. Tu by się wydawało na opakowaniu, że to nie jest to, ale powiem Wam, że właśnie to jest ten kolorek. Przepiękny i bardzo ładne czerwienie ma jeszcze Claresa, numerek 406 Red i Make a Wish, to jest taki troszkę ciemniejszy. One też mi się bardzo podobają. Piękne są te kolorki, także jak któraś jest zainteresowana, to sobie dziewczyny zróbcie screena, zastopujcie, bo naprawdę są super te lakierki i trzymają się naprawdę fajnie, wystarczy na dobrą sprawę, no ja zawsze daję dwie warstwy lakieru, nieważne jak robiłam, no nieważne czy jest mocny pigment, czy nie, ja lubię mieć dwie warstwy, wtedy jest takie mocno, mocno intensywne. Słuchajcie, przyszłam jeszcze na chwileczkę tutaj do łazienki, żeby sobie rozpleść te warkoczyki i pokazać Wam, co ja używam właśnie do tego, żeby ta objętość po warkoczykach była naprawdę świetna. Zobaczcie, jakie mam w ogóle włosy podatne na wszelkie kręcenia, stylizacje i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, że to akurat jest ogromny plus, że one są tak podatne. Wiadomo, że wolałabym, żeby było ich dużo, dużo, dużo więcej, żeby były gęste, ale słuchajcie, ja mam te dopinki czarne. Co prawda nigdy nie próbowałam ich jakoś kręcić i tak dalej. To są włosy syntetyczne i nie wiem, czy one by podołały temu. Chociaż nie, te jedne, co miałam, takie czarne swego czasu, mam je, no to pamiętam, że ja je falowałam, także... Ale jak mam włosy tak pokręcone, jak mam włosy proste, wyprostowane i chcę gęstość, to wtedy sobie dopinam, to, ale to bardziej na jakieś okazje. A jak chcę mieć objętość na swoich, no to zazwyczaj robię tak właśnie, że mam te warkoczyki. I pierwsze co robię, dziewczyny, to używam takiego pudru ze Schwarzkopfa Oasis Plus. I to jest puder, który świetnie, dziewczyny, robi nam objętość. Tu u nasady odbija, wiecie? I ja wiem, że takich, wiadomo, że to nie jest produkt, który powinniśmy używać codziennie, żeby nie przesuszyło skóry głowy, ale tak raz na jakiś czas taki puder ja bardzo lubię. Zwłaszcza jak właśnie mam takie o loki. I teraz biorę lakier. Ja mam, dziewczyny, taki duży lakier z Fruity, też kupiony w sklepie fryzjerskim i teraz po prostu nad wanną daję głowę do dołu i spryskuję z głową na dole, żeby po, wiecie, podniesieniu głowy, żeby ta objętość była naprawdę duża. No i zobaczcie, jak tej objętości jest naprawdę fajnie dużo i jak sobie postawię, tak te włosy stoją. Ten lakier, słuchajcie, jest o tyle naprawdę świetnej jakości, że on przede wszystkim, dziewczyny, nie skleja włosów. Ja sobie tak po prostu te sprężynki podklejam, no i najnormalniej w świecie tak się to ładnie układa. Strasznie mało mam miejsca tutaj, koło tego lusterka, dlatego słuchajcie, niedużo zawsze Wam tutaj nagrywam, bo tu po prostu ta łazienka do ma jakichś wielkich przestrzennych nie należy, ale jest naprawdę bardzo przytulna, nasza. Więc słuchajcie, czego chcieć więcej, idziemy do toaletki. Proszę, proszę bardzo, zobaczcie, jaka jestem odstrzelona od tamtej takiej, ja to mówię, słuchajcie, pół żartem, naprawdę, to nikomu nie ubliżając, od takiej wiśniaczki tutaj do takiej damy, glamour i tak dalej. Słuchajcie, ale nagrywałam rolkę. Jezus, jak mi się te włosy podobają. Wiecie co, ja bym chodziła tak bardzo często, ale mi się nie chce robić czasami tych warkoczy na noc. A po drugie, ja w domu chodzę w spiętych włosach, więc takie włosy to pewnie będę robiła sobie, no nie wiem, może jakoś w sezonie albo w święta będę sobie tak zostawiała włosy. Zrobiłam sobie dzisiaj makijaż. Słuchajcie, jestem w ogóle bardzo ciekawa. Może zrobimy tak, szybka akcja tutaj
na Mikołajki, bo mamy dzisiaj środę. 6, czyli w piątek, ogłosimy osobę, która, powiem we vlogu wtedy, która osoba wygrała nagrodę niespodziankę mikołajkową ode mnie. Ale wiecie, jakie mamy zadanie? Proszę bardzo, nagrałam tutaj rolkę, makijaż. Tak on wygląda. I teraz tak. Pierwsza osoba, która zgadnie, jaką markę mam na twarzy, wygrywa ode mnie nagrodę niespodziankę plus jedną pełnowymiarową rzecz z tej marki, ten dany produkt marki. No, jestem ciekawa, nic Wam tutaj nie podpowiadam. Dobrze, że nic nie wrzucałam dziewczyny na Instagrama jeszcze właśnie z tym makijażem i z tą marką. Mała podpowiedź, promocje świąteczne są w tej marce. Co prawda to jest żadna podpowiedź, bo teraz każda marka ma promocje świąteczne. Ale ja kocham tą markę, uwielbiam tą markę i wracam bardzo często do tej marki, bo uważam, że no jest po prostu fenomenalna. Także pierwszy komentarz, który trafi, jaką markę mam na twarzy, wygrywa ode mnie nagrodę niespodziankę. No pięknie to wygląda, pięknie, pięknie. Także ja, słuchajcie, zabieram się za co? Za prasowanie marynarek. Już Wam, dziewczyny, pokażę dwie nowości w Siarka Shop, jakie będę miała. Włosy mam tu wszędzie, kurczę, jakieś włosy. Tak, muszę sobie podpiąć te włosy na razie. Dobra, dobrze, słuchajcie, skoro jestem już ogarnięta, piękny makijaż sobie zrobiłam, to tak sobie pomyślałam, że najwyższa pora, słuchajcie, żeby pokazać Wam moje zamówienie z Bonprix, bo tak zwlekam zwlekam na dobrą sprawę, powiem Wam, że to leży tutaj w tym kartonie, a ja bym to chciała pochować ładnie sobie do garderoby, no i też zacząć nosić, bo mamy tutaj przede wszystkim sweterek, który jest po prostu fantastyczny. Zabieramy się za dwie stylizacje, powiedziałabym świąteczne, świąteczno-noworoczne. I mam nadzieję, że tutaj coś fajnego podpatrzycie dla siebie. Przede wszystkim na samym początku sweterek. Wybrałam sobie sweterek w rozmiarze 36x38. To jest ta kolekcja Body Flirt. Słuchajcie, taki mega oversize'owy sweterek. On jest taki bardzo milutki. Fajnie, że ma rękawy takie troszeczkę bufiaste. Mi się on bardzo podoba. I powiem Wam, że kierowałam się właśnie, zamawiając rozmiar, po opiniach też właśnie na Bonprix. To jest bardzo fajne, że dużo klientek i klientów, dodając opinie właśnie na temat danego produktu, mówi, jak sugerować się rozmiarami. No i tutaj powiem Wam, że ten 36-38 fajnie wypada, taki mocny oversize, jest bardzo przyjemny, taki troszeczkę dłuższy, więc on będzie też super wyglądał do leggingsów. Także mamy sweterek i ja już w tym swetrze się pokazywałam Wam w jakimś chyba vlogmasie, czy też na Instagramie, i pytałyście się o ten sweter, więc dzisiaj Wam go podlinkuję oczywiście na dole. Dziewczyny, do tego dobrałam spódniczkę. Spódniczkę plisowaną, która, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. No i teraz tak, jeżeli chodzi o rozmiar, mamy tu 38 i powiem Wam, że ta 38 mogła być odrobinkę mniejsza, bo ja mam talię dosyć wąską, ale mi to nie przeszkadza. Fajna, krótka, taka plisowanka, bardzo ładna. Tego typu spódniczki teraz wracają, słuchajcie, do łask, do mody i ja bardzo będę chętnie ją nosić, zarówno, słuchajcie, nawet wiosną, latem. Myślę, że takiej fajnej oversize'owej bluzy, jak zarzucicie sobie taką spódniczkę i na przykład adidasy, to wyglądać to będzie super. Także mamy klasyczną, ładną spódniczkę. Nie miałam żadnej czarnej spódniczki, więc taka mała, czarna, i w ogóle materiał bardzo fajny. Zapinana jest na zamyczek z boku, więc super. No i kolejną rzeczą, słuchajcie, do tego sweterka właśnie, z myślą, że zrobi sobie dwie stylizacje. Sweterek ze spódniczką i sweterek ze spodniami. Wiecie, że polowałam na tego typu spodnie, bo pokazywałam Wam niejednokrotnie w różnych holach i wszystkie szły, słuchajcie, do zwrotu. Co do tych spodni, żywiłam ogromne nadzieje, te, które mam teraz w ręce, i powiem Wam, że są świetne. Więc dziewczyny, jeżeli szukacie błyszczących, karnawałowych, na przykład sylwestrowych, świątecznych spodni,
Bardzo serdecznie Wam polecam te tutaj. Patrzcie, ja Wam pokażę z bliska. Materiał jest mocno elastyczny. Mamy tutaj gumkę w pasie i właśnie to, co wielokrotnie mówiłam o tego typu spodniach, mi zależy na tym, żeby gumka w środku nie była właśnie z takiego materiału cekinowego, gryzącego, bo to po prostu gryzie. Tutaj mamy w środku właśnie zwykłą gumeczkę. Spodnie wzięłam w rozmiarze... czekajcie, jaki ja to rozmiar wzięłam? 40 chyba, czy 38, nie pamiętam tutaj, a jest tu metka przecież, 40 na 42 i są naprawdę ok, nie są takie cienkie, jak były te spodnie, które ostatnio miałam i całe są, oprócz tego, że materiał jest taki mieniący, to one są, nie wiem, ciężko to pokazać, o, całe w takie dżeciki, no te spodnie są po prostu fantastyczne. I wiecie, że się zastanawiam, czy nie iść w nich na Sylwestra. Do tego jakiś fajny, krótki top na przykład. I takie spodnie, no są megaśne. No i wisienką na torcie tym razem zdecydowałam się, słuchajcie, na buty. Tak, bardzo długi czas szukałam jakieś, to znaczy szukałam, tak patrzyłam, co by mi wpadło w oko. Buty na niewysokim obcasie, w miarę eleganckie, w szpic. I mamy tutaj, patrzcie. Klasyczne buciki z ekoskórki na niewysokim obcasie. Patrzcie, ten obcas może wydawać się śmieszny, ale Wam powiem, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja już chodziłam raz w tych butach i powiem Wam, że te buty są niesamowicie wygodne i komfortowe. Proste, klasyczne, elegancja. Mój rozmiar, przepraszam, mój rozmiar to jest 39. Także proszę bardzo, ja Wam teraz wystylizuję, zrobię Wam te dwie na szybko stylówki i dajcie znać, która Wam przypadła do gustu. No i zobaczcie dziewczyny na to, niech nie uwierzę, jak ktoś mi powie, że to nie wygląda fajnie. Sweterek, ja takie właśnie dłuższe, oversize'owe swetry lubię sobie, słuchajcie, włożyć pod stanik. To jest bardzo fajna opcja, jak nie chcecie wkasywać właśnie na przykład w spodnie, tylko właśnie taki trochę krótszy, to pod stanik możecie sobie dziewczyny wkasać. Te spodnie układają się po prostu fantastycznie. Materiał to jest taki mega lejący, zupełnie coś innego, co Wam kiedyś pokazywałam z Sinsay. I tutaj nie ma jakichś dziwnych ściągnięć na nogawkach. One się układają naprawdę bardzo ładnie i powiem Wam, że jakbym wzięła sobie nawet większy rozmiar, myślę, że tutaj te marszczenia byłyby większe i one by były jeszcze bardziej luźne. Ja sobie daję tak troszeczkę właśnie w talię centralnie i sięgają właśnie tak niżej kostki. No i w połączeniu dziewczyny z tym swetrem ja uważam, że to wygląda totalnie klimatycznie, świątecznie i ja w tych spodniach będę, słuchajcie, chodzić. One są śliczne. A może nawet dziewczyny na święta sobie założę, bo są takie bardzo wygodne. Zobaczcie, jak te rękawy są luźniutkie, tak jak ja bardzo lubię, takie luźne. Także no myślę, że ta stylówka wygląda super. Pokażę Wam jeszcze te spodnie, długość tych spodni właśnie do tych butów. No i zobaczcie dziewczyny. Spodnie delikatnie zachodzą na nogawki, nie są jakieś bardzo długie. Buciki wyglądają naprawdę zgrabnie. W ogóle, wiecie co, mam rozmiar 39. Zastanawiam się, jakbym... Ja podejrzewam, że ja w 38 bym weszła, jeżeli chodzi o tą stopę. Dlaczego? Bo buty w szpic zazwyczaj są takie, że ja bynajmniej mogę sobie brać rozmiar mniejszy niż zazwyczaj noszę. I wtedy nie mam jakiegoś... wiecie, mocnego ścisku, bo tam jest szpic. Ja nie mam znowuż jakiejś szerokiej stopy. No ale ten 39 jest niesamowicie but komfortowy. Obcasik jest na tyle, dziewczyny, wygodny, że to wygląda, myślę, że naprawdę super. Bardzo mi się podoba ta stylóweczka. No to Wam pokażę jeszcze spódniczkę. I spódniczka, powiem Wam, że też jest śliczna. Mam tutaj delikatny luz, ale to nic, przez to, że tutaj jest tak fajnie, ładnie ona uszyta, to ona mi się nie zsuwa na dół na biodra, tylko tak siedzi. Przez co w tej spódniczce mogę zjeść syty obiad, słuchajcie, bo mam tu jeszcze leciutki zapas. No i tak wygląda długość, leciutko nad kolanko, fajna taka plisowana. No tutaj nie mam rajstop, ale... Do tej spódniczki raczej założyłabym właśnie, jeżeli chodzi o to połączenie, właśnie takie grafitowe, lekkie rajstopki, bez żadnych wzorków. Zresztą taka była też rolka na moim Instagramie i powiem Wam, że bardzo mi się ta stylóweczka też podoba. Bardzo mocno taka świąteczna, do tego właśnie taki kręcony włos,
czerwone usta i macie naprawdę super propozycje stylizacji świątecznych. Także dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych dwóch propozycjach i która jest bliższa Waszemu sercu. No dobra, dziewczyny i chłopaki, kończymy dzisiejszego vlogmasa, bardzo krótki, taki w sumie trochę też na spontanie z propozycjami świątecznymi. W dalszym ciągu jesteśmy w klimacie świąt, więc myślę, że tutaj może coś fajnego dla siebie podłapiecie. Ja Wam powiem, że kupiłam sobie jeszcze jakiś czas temu taką piękną kokardę z gdzie ją kupiłam? Shein i te sprawy, i tak sobie myślałam, że może taką kokardę też fajnie by było wpiąć, słuchajcie, we włosy tak świątecznie. Dajcie mi znać, jak to wygląda. W sumie to sobie zaraz zobaczę. Taka piękna kokarda. No, i świąteczne stylóweczki mamy gotowe. Myślę, że ja na pewno będę sobie kręcić, słuchajcie, włosy na święta, bo one mi się takie bardzo podobają. Ten sweterek jest mega, mega przyjemny. Nic, słuchajcie, nie gryzie, więc taki nawet do chodzenia po domu na co dzień jak najbardziej. Ja jestem po prostu zakochana, słuchajcie, w tych dwóch stylówkach. Tym razem naprawdę strzał w dziesiątkę. Także linkuję Wam, dziewczyny i chłopaki, tutaj na dole. Chłopaki, możecie zawsze sprezentować swoim dziewczynom jakąś fajną świąteczną stylówkę. Ja uciekam. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was dzisiejszym tym vlogmasem w takiej formie, ale myślę, że jest ok. Także dobra, uciekam. Miłego dzionka Wam życzę i widzimy się jutro.